W Polsce pracowałem trochę jako model w takim zespole nowe pokolenie Wowo Bielicki, Grażyna Hase no i szczerze mówiąc, robiłem to, żeby podrywać dziewczyny tylko, no ale tam nagle się otworzyły drzwi i, 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 i miałem trochę szczęścia. Spotkałem się z wybitnym fotografem Oliwiero Toscanim. Nie wiem, czy słyszeliście o nim i stałem się twarzą łomową, które wtedy to taka Biblia dla modeli w Mediolanie. No i potem i w Saint Laurent, yy, także, także poznałem osobiście i, i Huberta de Givenchy, i Saint Laurana i, i Armaniego i, i Versace.